Drodzy słuchacze, Razem z cyklem radiowych audycji poświęconych audiodeskrypcji dzieł plastycznych z różnych epok, mamy przyjemność zaprezentować pierwszą w Polsce dotykową paletę barw. Powstała ona z myślą o nauczaniu barw dzieci i młodzieży niewidomej. Przyjmując, że podstawą procesu malarskiego jest postrzeganie. I odwzorowanie natężenia światła, paleta barw odwołuje się do zjawiska absorpcji, czyli pochłaniania fal świetlnych przez materię. Za kryterium doboru barw zostało uznane podstawowe rozróżnienie przyjęte w malarstwie. W palecie znajdziemy zatem trzy kolory podstawowe: niebieski, żółty i czerwony. Każdemu z nich odpowiada inna faktura materiału. W celu ukazania stopnia absorpcji fal świetlnych przez materię, zostały one umieszczone pomiędzy barwą białą, tkanina o gęstym splocie, powierzchnia twarda płaska, która odbija całkowicie padające na nią promieniowanie, okruchy oraz barwą czarną, tkanina puszysta kosmata, która pochłania wszystkie fale świetlne padające na powierzchnię. Okruchy giną w kosmatej tkaninie. Dobór tkanin i faktur ma umożliwić rozpoznawanie barw chłodnych i ciepłych oraz stanowić punkt wyjścia do poznawania kolejnych barw. W trakcie uczenia kolejnych barw możemy odwoływać się do natężenia wrażeń odczuwalnych za pomocą dotyku. Faktury: miękkie, szorstkie, gładkie, aksamitne, szkliste, matowe, ciężkie. Lekkie, wzorzyste, temperatury chłodne, ciepłe, masy płynna, rzadka, gęsta, rozciągliwa, kształtu kulisty, kanciasty. Dzięki poszukiwaniom własnych wrażeń dotykowych, związanych z doświadczaniem barwy, dzieci dowiedzą się, że u każdego obserwatora barwa może wywoływać odmienne wrażenia kolorystyczne. W zależności od wielu czynników dodatkowych, takich jak na przykład rodzaj oświetlenia, sztuczne-naturalne, obecność innych barw w polu widzenia w zasięgu dotyku. Nauczanie barw ma pomóc w kształtowaniu wyobraźni plastycznej, a także w rozumieniu sensu zmysłowego doświadczania dzieł sztuki i w ich samodzielnej interpretacji. Powierzchnie odbijając lub pochłaniając określone długości fal świetlnych, wywołują wrażenie barwy odbieranej przez zmysł wzroku. Barwa Biała Biała płaszczyzna odbija wszystkie widzialne fale. Od najkrótszych fioletowych, następnie poprzez niebieskie, zielone, żółte i pomarańczowe. Aż do najdłuższych fal światła o barwie czerwonej. Dlatego też jest najczystszą, najgładszą barwą w palecie. W zestawieniu z innymi barwami rozjaśnia je, nadaje im lekkości lub też przełamuje, łagodzi. Zmienia ich temperaturę, tak jak one zmieniają temperaturę bieli. Z barwą niebieską staje się zimna, z żółtą ciepła. Każdej barwie odpowiada określona długość fal świetlnych. Wielkością charakteryzującą falę jest częstotliwość. Im fala jest krótsza, tym wyższa jest częstotliwość. Odpowiednikiem długości fali padającej na powierzchnię jest faktura zewnętrzna tkaniny. Ze wzrostem długości fal wzrasta grubość tkaniny. Częstotliwości odpowiada masa powierzchniowa, czyli zagęszczenie splotu nitek. Wraz ze zmniejszaniem się częstotliwości tkanina robi się bardziej miękka, elastyczna. Barwa niebieska. Barwie niebieskiej odpowiadają długości fal z zakresu od 430 do 500 nanometrów. I częstotliwość od 670 do 600 Hz. Są to fale krótkie, zatem tkanina jest cienka. Częstotliwość jest wysoka, zatem splot nitek jest gęsty. Im wyższa jest częstotliwość, tym szybciej fale ulegają rozproszeniu. Substancje zawarte na niebieskiej powierzchni, które możemy porównać do faktury tkaniny, Pochłaniają wszystkie długości fal poza falami barwy niebieskiej. Fale barwy niebieskiej są odbijane. Barwa niebieska kojarzona jest z pogodnym niebem, morzem oraz poczuciem chłodu. Jest barwą podstawową, połączona z barwą żółtą w równych proporcjach, daje barwę zieloną. Zmiana długości fali dominującej. Jest powiązana ze zmianą odcienia barwy. Zmianie tej odpowiada zmiana faktury tkaniny. Długość fali dominującej określa odcień barwy. Im większa jest obecność fali dominującej, tym większe jest nasycenie barwy. Nasyceniu barwy odpowiada jednolita, wyraźna faktura tkaniny. Zmniejszając nasycenie barwy do zera, uzyskuje się barwę białą. Barwy o nasyceniu różnym od zera są określane jako barwy chromatyczne. Barwa żółta Barwie żółtej odpowiadają długości fal z zakresu od 570 do 620 nm i częstotliwość. Od 530 do 510 Hz. Jak można zauważyć, faktura tkaniny, czyli długość fali, wzrasta, zaś jej gęstość, czyli częstotliwość maleje. Substancje zawarte na żółtej powierzchni pochłaniają wszystkie długości fal poza falami barwy żółtej. Barwa żółta kojarzona jest z blaskiem słońca energią. Szczęściem oraz poczuciem ciepła jest barwą podstawową. W zestawieniu z barwą niebieską ochładza się, w zestawieniu z barwą czerwoną ociepla. Połączona z barwą czerwoną w równych proporcjach daje barwę pomarańczową. Wzrost udziału fal o innych długościach zmienia odcień i nasycenie określonej barwy. Obecności fal. O różnych długościach na tej samej powierzchni będzie odpowiadać tkanina wzorzysta, tkana przy użyciu nici o różnej grubości. Na odbiór określonej barwy w znacznym stopniu wpływają barwy z nią sąsiadujące. Zjawisko to ilustruje zestawienie ze sobą tkanin o różnych fakturach. Barwa czerwona. Barwie czerwonej. Odpowiadają długości fal z zakresu od 620 do 780 nanometrów i częstotliwość od 480 do 405 Hz. Tkanina jest gruba, czyli fale są długie. Częstotliwość jest niska, zatem tkanina jest miękka. Substancje, zawarte na czerwonej powierzchni, pochłaniają wszystkie długości fal. Poza falami barwy czerwonej. Fale powyżej zakresu fal barwy czerwonej nazywa się podczerwienią i są one dla człowieka niewidzialne. Barwa czerwona kojarzona jest z ogniem, krwią, żarem oraz z gorącymi uczuciami od miłości do gniewu, szału. Jest barwą podstawową. Połączona z barwą niebieską w równych proporcjach daje barwę fioletową. Fale krótsze od fal barwy fioletowej, poniżej 380 nanometrów, nazywane są nadfioletem i są niewidzialne dla człowieka. Powierzchnie przedmiotów posiadają możliwości całkowitego i wybiórczego pochłaniania lub odbijania światła. Światło jest falą i jednocześnie strumieniem cząstek fotonów. Barwa czarna. Czarna powierzchnia Pochłania wszystkie długości fal, od najkrótszych fioletowych, następnie poprzez niebieskie, zielone, żółte i pomarańczowe, aż do najdłuższych fal światła o barwie czerwonej. Odpowiednikiem pochłaniania światła jest pochłanianie okruchów, fotonów przez kosmatą tkaninę. W nocy koty są czarne. Barwa czarna to przeciwieństwo barwy białej. Tak jak ciemność jest przeciwieństwem światła, noc przeciwieństwem dnia. Zmniejszając jasność każdej barwy do zera, uzyskuje się barwę czarną. Barwy biała, czarna oraz barwy pośrednie pomiędzy nimi szarości są to barwy w pełni nienasycone, achromatyczne. Dotykowa paleta barw. Jest częścią projektu obrazy słowem malowane, radiowe spotkania z audiodeskrypcją sztuk plastycznych, nie tylko dla najmłodszych. Projekt został zrealizowany przez Fundację Audiodeskrypcja we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Widok, dofinansowany za środków programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Opracowanie i wykonanie. Barbara Szymańska pedagog Fundacja Audiodeskrypcja ulica Gaskiewicza 15 15 128 Białystok. E-mail Fundacja Iwona Borowik, artysta plastyk Artus Pracownia Plastyczna, Ulica Ciepła 1. 15 472, Białystok E-mail artusreklama małpainteria.pl Czytał Marcin Laskowski.